Witam Państwa ponownie po przerwie i witam kolejnego gościa, pan Bogdan Pęk, były eurodeputowany. Dzień dobry, panie senatorze. Witam serdecznie wszystkich naszych telewidzów i pana redaktora. Jednym z takich sztandarowych projektów na wiele lat do przodu zaplanowanych przez Prawo i Sprawiedliwość była budowa CPK. Ten projekt wzbudza bardzo duże emocje wśród nie tylko polityków, także naszych rodaków. Okazuje się, we wszystkich prawie badaniach wychodzi, że większość, i to znaczna większość naszych rodaków, życzyłaby sobie kontynuacji tego projektu, rozwinięcia. Natomiast ze strony koalicji rządzącej wychodzą takie trochę sprzeczne sygnały, co z tym CPK dalej robić. Dzisiaj otrzymaliśmy taką dość ciekawą informację na portalu pkb24.pl. Ja pozwolę sobie przytoczyć fragment informacji zamieszczonej na tym portalu. W zasadzie jest to retweet Macieja Wilka, eksperta do spraw rolnictwa. Jest rzeczą absolutnie zatrważającą, że przyszłość strategicznego projektu o budżecie 155 miliardów złotych, nad którym przez ostatnie lata pracował sztab wysokiej klasy specjalistów, powierzona zostaje trzem firmom krzakom, które w 2022 roku miały w sumie 4,7 miliona przychodów ze sprzedaży, 3,19 złotych kapitału własnego, 229 tysięcy złotych zysku netto i, uwaga, 20 pracowników. Wybrane podmioty nie posiadają kompetencji, doświadczenia ani przede wszystkim renomy, aby dokonywać eksperckiej opinii projektu tej skali. Natomiast będą dokonywać audytu projektu tej skali. Jakby pan tą sytuację skomentował? No, trzeba przede wszystkim przypomnieć naszym telewidzom, że CPK, Centralny Port Komunikacyjny, jest absolutnie najważniejszym, najbardziej strategicznym projektem poprzedniego rządu i poprzedniej koalicji. Jest to okno na świat z jednej strony, które uniezależnia nas od portów lotniczych w Niemczech i jednocześnie port lotniczy, który w razie, nie daj Boże, wojny umożliwia bardzo szybkie przerzucenie sił i środków w centralny obszar Polski, skąd połączonymi z tym portem kolejami może być bardzo szybko przetransportowany w rejony frontowe. Eksperci twierdzą, że jeżeli tego portu bardzo szybko nie zbudujemy, to nasze bezpieczeństwo, to militarne, stanie się bardzo poważnie zagrożone. Wiadomo wszystkim, że Niemcy nie są zainteresowani. To jest oczywiste, żeby Polska zbudowała to przedsięwzięcie, bo ono bardzo silnie konkuruje i odbiera zyski ich lotniskom. Lotnisku w Berlinie, które niedługo ma powstać, przede wszystkim wielkiemu portowi lotniczemu we Frankfurcie, no ale także w Wiedniu, w Monachium i tak dalej. To jest główna przyczyna tego, że obecna koalicja reprezentująca bez ukrywania, moim zdaniem, już niemieckie interesy, jest zainteresowana albo ograniczeniem tej inwestycji, albo jej likwidacją. Nie może tego zrobić wprost, bo znaczna większość Polaków jest za tym, żeby to przedsięwzięcie kontynuować i dokończyć, więc będzie prowadzić działania opóźniające, utrudniające, a wyłonienie tego rodzaju firm, jak pan przed chwilą mówił, no firm krzaków, do prowadzenia tej inwestycji, no jest skandalem i wskazuje jasno, że nie przywiązują do tego wystarczającej wagi, a być może no samo wskazanie pana Laska jako prowadzącego to przedsięwzięcie jest również skandalem. Więc trzeba patrzeć im na ręce, protestować głośno i mieć nadzieję, że jednak ta inwestycja zostanie wykonana, bo ona jest, jak powiadam, najważniejszą inwestycją żywotnie podnoszącą rangę Polski, zdolność Polski do wszechstronnych działań komunikacyjnych i rozwojowych.
Będziemy się oczywiście bardzo uważnie przyglądać rozwojowi sytuacji wokół CPK. Druga sprawa, o którą chciałem pana senatora spytać, to jest sprawa, która wzbudza również silne emocje, wzbudza protesty rolników, nie tylko polskich, w całej Unii Europejskiej rolnicy protestują. Jedną z osi tych protestów jest Zielony Ład. Myśmy dzisiaj, mówię myśmy jako Telewizja Republika, transmitowali konferencję, którą zorganizowała Solidarność i Solidarność Rolników Indywidualnych. Obaj przewodniczący wypowiadali się głównie właśnie w temacie Zielonego Ładu i padały słowa bardzo mocne. Zielony Ład do kosza. Nie żeby go jakoś modyfikować, zastanawiać się, tylko Zielony Ład do kosza. Czy pan się również z tak radykalną oceną tego Zielonego Ładu zgadza? Proszę pana, ja się nie tylko z tym zgadzam, ale pragnę przypomnieć, że w momencie, gdy byłem jeszcze senatorem w polskim parlamencie, w 2014 roku wygłosiłem słynne przemówienie zatytułowane Globalne ogłupienie. Ja po prostu uważam i myślę, że dopóki nasi obywatele tego nie zrozumieją, to nie będziemy w stanie wyjaśnić, kto jest głównym wrogiem i co jest największym zagrożeniem. Otóż największym zagrożeniem jest pomysł takiej polityki klimatycznej, której my, ludzkość, jesteśmy w stanie skutecznie walczyć z cyklicznymi zmianami klimatycznymi. To jest największy przekręt w historii ludzkości. Nie jesteśmy w stanie w świecie realnym walczyć z przemianami klimatycznymi, ale w imię tej walki, w imię tej skandalicznej polityki klimatycznej, utopijnej w każdym obszarze. Panie senatorze, na moment wejdę w słowo, bo poruszył pan niezwykle ważny i też gorąco dyskutowany temat, czyli źródło zmian klimatycznych. I gdyby pan te słowa wypowiedział w środowisku młodych ludzi, studentów, uczniów, to natychmiast usłyszałby pan odpowiedź, że istnieje coś takiego jak konsensus naukowców. 97% zgadza się, że te zmiany wynikają z działania człowieka i w zasadzie temat jest już zamknięty. Nie ma o czym dyskutować. To nieprawda, to jest następne kłamstwo. My nawet nie mamy pewności, że temperatura średnia planety rośnie, bo udowodniono instytucjom ONZ-owskim, które przeprowadzały i monopolizowały właściwie te wyniki tych pomiarów, że brali pomiary z wielkich miast, gdzie tło jest wyższe niż z obszarów pozamiejskich. Ale nie to jest kluczowe. Otóż myśmy do tej pory jako ludzkość wydali już kilkanaście bilionów dolarów na walkę z klimatem, na walkę o ograniczenie emisji dwutlenku węgla, którego uznano za głównego wroga. A po pierwsze, temperatura waha się, a po drugie, emisja dwutlenku węgla emitowanego przez ludzkość wzrosła w tym czasie o 70%. Więc to wszystko ma na celu zniewolenie i rabunek. Globaliści, w tym globaliści europejscy zorganizowani w Komisji Europejskiej i w Parlamencie Europejskim, wymyślili sobie taki pretekst, wmawiając narodom świata, a zwłaszcza młodemu pokoleniu, że jest to śmiertelne zagrożenie dla bytu ludzkości. To jest wielkie, potężne kłamstwo. Oni po prostu wykorzystują ten pomysł do osiągnięcia swoich strategicznych celów. To jest zniewolenie, odebranie własności. I jednym z elementów tej polityki klimatycznej jest Zielony Ład. I trzeba powiedzieć wyraźnie, Zielony Ład musi zostać zlikwidowany. W przeciwnym wypadku zostanie zlikwidowane całe europejskie rolnictwo. Bez likwidacji Zielonego Ładu
polskie i europejskie rolnictwo nie jest w stanie się utrzymać. I panie to zniewolenie będzie narastać. Zgadza się, ale czy nie odnosi pan wrażenia, że jakaś część polskiej klasy politycznej, podobnie zresztą jak europejskiej, unijnej klasy politycznej, ma tego świadomość, o czym pan mówi, i się z tą świadomością godzi, że jakby rolnictwo jest w pewien sposób spisane na straty, poradzimy sobie, tak? Będziemy kupować żywność tańszą spoza Europy, spoza Unii, a rolnicy, no cóż, stanowią kilka procent zaledwie populacji. To jest elektorat, którego stratę możemy przeboleć. Mówię w wielkim skrócie oczywiście, ale na pewno zetknął się pan z tego rodzaju postawą. To jest właściwie takie ostrze propagandy, którą nas karmią, ale to też jest oparte na całkowitym kłamstwie i zaprzecza rzeczywistości. Jeżeli zostanie zlikwidowane europejskie rolnictwo i także rolnictwo polskie, to samowystarczalność żywnościowa, która jest jedną z kluczowych potrzeb każdego narodu, każdego społeczeństwa, bo jeść musimy po prostu, zostanie zlikwidowana. Jeżeli nie będziemy w stanie sami produkować żywności, to będziemy skazani na import tej żywności z zewnątrz, a ceny podyktują nam wielkie globalne czy europejskie koncerny i będą to ceny znacznie wyższe niż obecnie. Także poziom życia narodów Europy i polskiego narodu obniży się, bo ludzie będą musieli wydawać znacznie więcej pieniędzy na żywność produkowaną przez te zewnętrzne koncerny, tym bardziej, że my nie będziemy mieli alternatywy. To będzie broń polityczna. Będziemy musieli kupować tą żywność po takich cenach, jak nam narzucą. No co tu dużo gadać? To jest duże rzeczywiście niebezpieczeństwo, zwłaszcza w kontekście tych informacji, które docierają do nas cały czas z całego świata, z Ukrainy, gdzie toczy się wojna. A dzisiaj, dosłownie przed chwilą, otrzymaliśmy informację, że Naddniestrze poprosiło Federację Rosyjską o pomoc. Jakby pan skomentował tą sytuację, co to może oznaczać? No to jest bardzo niedobry sygnał, ale chciałbym, jeżeli pan pozwoli, skończyć ten wątek tego elementu bezpieczeństwa żywnościowego. Otóż dzisiaj kluczowym elementem, który szkodzi polskiemu rolnictwu, jest niekontrolowany napływ niektórych asortymentów żywności produkowanych przez Ukrainę. Ale to, proszę państwa, nie rolnicy ukraińscy, nie naród ukraiński to produkuje. Produkują te nadwyżki, które wychodzą nam bokiem, wielkie korporacje rolne powiązane z kapitałem europejskim, z kapitałem światowym, amerykańskim i tak dalej, i tak dalej. Oni mają potężne wpływy w Komisji Europejskiej i w Parlamencie Europejskim i usiłują pod pretekstem walki z klimatem i racjonalizmu w tym obszarze wmówić narodom Europy, że musimy to robić, bo trzeba Ukrainę ratować. To nie Ukrainę ratujemy, ale ratujemy potężne zyski obcych koncernów, a Ukraina z tego ma niewiele. Natomiast trzeba Ukrainie pomagać w ten sposób, żeby pomagać im wyeksportować własne nadwyżki na zewnątrz, ale do tych krajów, które rzeczywiście potrzebują tej żywności. Wiele obszarów świata dotkniętych jest głodem bądź zagrożeniem głodem. To jest wielkie połacie Afryki, to jest wielkie połacie Bliskiego Wschodu czy Azji. Tam ta żywność musi iść, a Ukrainie trzeba dawać dobrą broń i dobrą amunicję, i to w odpowiednim czasie. W przeciwnym wypadku Rosjanie tą wojnę wygrają, bo oni przestawili całą swoją gospodarkę na tak zwane tory gospodarki wojennej. A u nas to Niemcy blokują, to znów wewnętrzne problemy amerykańskie. No właśnie, wracając, panie senatorze, wracając do tych kwestii związanych już z tą bieżącą wojną, która toczy się trzeci rok na Ukrainie. Czy ta informacja o Naddniestrzu, o zwróceniu się o pomoc, pamiętamy, że tak zwane republiki
ludowe Ługańska i Doniecka też zwracały się do bratniego narodu rosyjskiego o pomoc i to poprzedzało pełnoskalową wojnę na Ukrainie. Jakby pan ocenił tą sytuację? Jakie zagrożenia, jakie możliwości otwiera ta dzisiejsza informacja o zwróceniu się Naddniestrza o pomoc? W Rosji lada chwila wybory prezydenckie. Więc w najlepszym przypadku to oznacza narzucenie siłą rządu całkowicie zależnego od Rosji, rządu w Naddniestrzu. Takiego rządu, który byłby całkowicie zależny od Rosji. No i poszerzenie obszarowych i także politycznych wpływów Rosji w tym obszarze. To jest moim zdaniem możliwe, bo prawdopodobnie prezydent Putin będzie chciał dokonać tego, żeby zwiększyć poparcie osobiste przed wyborami prezydenckimi. Europa niewiele może tu zrobić, świat też niewiele może tu zrobić, ale połączone siły amerykańskie, natowskie mogą przekazać Ukrainie taką ilość sprzętu, taką ilość lotnictwa i taką ilość rakiet dalekiego zasięgu i innej amunicji, że Rosjanie nie będą w stanie kontynuować tej wojny na tym poziomie. Opowieści o tym, że oni mogą użyć broni jądrowej, moim zdaniem między bajki można włożyć, bo byłoby to rzucenie wyzwania całemu światu, którego Rosja... wywołanie takiego konfliktu, którego Rosja nie może wygrać. Zatem spory między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami, między Europą a Stanami Zjednoczonymi, wewnętrzne spory w Ameryce, często dyktowane interesami różnego rodzaju lobbystów, a to dostarczających różne materiały i produkty do Rosji, a to elementy gry między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, i tak dalej, opóźniające dostarczanie na czas amunicji i innego sprzętu zbrojnego niezbędnego do wygrania tej wojny, no są największym zagrożeniem, bo one mogą doprowadzić do zajęcia Ukrainy. Powiedział pan takie słowa, że Stany Zjednoczone mogą wspomóc Ukrainę rakietami, bronią, sprzętem innego rodzaju. To, że mogą, mamy wszyscy świadomość, ale z jakiegoś powodu tego nie robią. Już pod koniec zeszłego roku, 2023, zaczęły się pojawiać pierwsze sygnały, że coś jest nie tak z pomocą amerykańską. A w tej chwili można powiedzieć, że ta pomoc została wygaszona, nie znajduje innego określenia. Amerykanie rzeczywiście mogliby własną bronią przechowywaną w swoich magazynach wesprzeć armię ukraińską w bardzo dużym stopniu, który przeważyłby prawdopodobnie szale wojny, ale tego nie robią. Dlaczego, pańskim zdaniem? No jest kilka powodów. Najważniejszym to jest kampania wyborcza, prezydencka, która się odbywa w Ameryce. Tam element polityczny dostarczania broni dla Ukrainy, w ogóle wspierania militarnego Ukrainy jest jednym z ważnych tematów, które mogą mieć wpływ na wynik tych wyborów. Ja myślę, że po wyborach ta sytuacja się zmieni, bo niezależnie od tego, kto wygra, to jednak to wsparcie nastąpi, dlatego że nie ulega wątpliwości dla mnie, że strategicznym interesem amerykańskim jest niedopuszczenie do zawojowania i zajęcia Ukrainy przez Rosję, bo to by w znacznej mierze osłabiało pozycję całego Zachodu wobec Rosji i jednocześnie wzmocniło te siły wewnętrzne w Rosji, które zmierzają do odbudowy Imperium Sowieckiego. To jest ważne. Po drugie, no, zwłaszcza w Europie, zwłaszcza w Niemczech,
zwłaszcza w tym rządzie, którym kieruje socjalista, obecny kanclerz, no są różnego rodzaju spory i gra interesów. Niemcy obiecali na przykład przekazanie rakiet dalekiego zasięgu, które by miały możliwość dolatywania na obszar czy około 500 kilometrów i w ostatniej chwili kanclerz Scholz się z tego wycofał. Po drugie, specjalistyczne, nowoczesne rakiety przeciwokrętowe, które by uniemożliwiły blokowanie dostaw i wypływu towarów z Ukrainy poprzez tą flotę, która blokuje Morze Czarne. To również jest następny element. A wreszcie trzeci element, wewnętrzne spory na Ukrainie. Obecna ekipa rządząca z prezydentem na czele i premierem no, w bardzo dziwny, niejasny sposób zdecydowała się bardziej grać politycznie z Niemcami i z zachodnią częścią Europy niż z tymi państwami, które jej w decydującym momencie najbardziej pomogły, tak jak Polska. I nasila się tam wewnętrzne atakowanie państwa polskiego za to, że nie chcemy pozwolić na doprowadzenie do całkowitego załamania naszego rolnictwa. Więc sytuacja jest mocno skomplikowana, natomiast tak naprawdę muszę to powiedzieć i mówię to wszędzie, gdzie tylko mogę, że wystarczy tylko przekonać w polskim układzie, naszym tutaj, 30 posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, a zwłaszcza ich elektorat. Bo bez tych 30 mandatów PSL-u obecny antypolski rząd nie jest w stanie funkcjonować, żeby ta sytuacja się zmieniła. Nie ma innej możliwości, tylko rząd polski może podjąć decyzję o zablokowaniu tego importu. Nie wiem, czy stałym, czy czasowym i twardym negocjowaniu z Ukrainą. Jeżeli rząd polski tego nie zrobi, to protesty niewiele pomogą. Choć muszę przyznać, że bardzo mnie ucieszyło przyłączenie się do protestów Solidarności Pracowniczej z panem przewodniczącym Dudą na czele. To bardzo ważne, żebyśmy znów stworzyli jeden wielki blok, bo naród polski, polskie społeczeństwo, suwerenność tego narodu, podmiotowość tego narodu. Panie senatorze, na moment wejdę w słowo. Jedzie na jeden wóz. Mhm. Bo tutaj, jak wspomniał pan przewodniczącego Piotra Dudę, ja natychmiast przypomniałem sobie tą konferencję dzisiejszą, gdzie odnosili się do Zielonego Ładu, do zboża z Ukrainy, do wojny na Ukrainie i do protestów planowanych. I obaj przewodniczący mówili o jakichś niespodziankach, które przygotowują. 6 marca, na 6 marca się protesty nie skończą. To była taka mocna zapowiedź. Będą trwały dalej i przygotowywane są jakieś niespodzianki, jakie nie powiemy na razie. Jak pan sądzi z własnego doświadczenia politycznego, jakie niespodzianki, tak, jakie formy akcji, legalnej akcji są najskuteczniejsze w tego rodzaju działaniach? Ja byłem jednym z pierwszych polityków w Polsce, którzy mówili zaraz na początku, jak ta władza zaczęła w sposób skandaliczny łamać prawo, no, likwidując telewizję publiczną i prowadząc zmiany wewnątrz wymiaru sprawiedliwości, absolutnie skandalicznie, że jedynym możliwym i skutecznym sposobem nacisku jest strajk generalny. Moim zdaniem trzeba doprowadzić do strajku generalnego, bo przecież zainteresowane są wielkie grupy zawodowe i społeczne. No, w tej chwili już wiadomo, że przyłączyli się do tego myśliwi, bo cały obszar modelowy myślistwa polskiego, który jest wzorcowy. Otrzymujemy cały czas informacje z całego świata. Przepraszam, że przerywam, panie senatorze, ale o tym Naddniestrzu wygląda na to, że tam się sytuacja zaczyna robić zastanawiająca. Pan wcześniej przedstawił kilka możliwych scenariuszy rozwoju tej sytuacji dla Naddniestrza, dla Mołdawii, którego przecież
częścią nominalnie cały czas jest Naddniestrze, separatystyczna republika. A ja się zastanawiam nad czymś takim, że Władimir Putin kilkakrotnie wykonywał w swojej karierze politycznej takie ruchy, które miały poprawić jego notowania polityczne. A to na Kaukazie, a to zajęcie Krymu tak przez Rosję w roku 2014. Czy to nie jest tak, że potencjalny, nie wiem, agresja z Naddniestrza na Mołdawię, czy jakiś inny ruch? Mołdawia przecież jest malutkim krajem, nie ma potężnych sił zbrojnych, nie jest członkiem NATO. Czy nie ma być raczej działaniem do wewnątrz, żeby zbudować sobie mocne poparcie, czy wzmocnić swoje poparcie wewnątrz, w samej Rosji? Bo przecież po co Rosji Mołdawia? Znaczy, zgadzam się z panem, że jedną z kluczowych motywacji może być ten element wzmocnienia swojego potencjału przedwyborczego przez obecnego prezydenta Rosji, ale istnieje realne niebezpieczeństwo moim zdaniem po całkowitym zapanowaniu nad tym rejonem, że wojska rosyjskie albo wojska separatystów zajmą formalnie Mołdawię i podporządkują ją Moskwie, czy to bezpośrednio, czy w formie marionetkowego rządu. Co prawda nie ma to strategicznego znaczenia w tym konflikcie z Ukrainą, ale jest sygnałem rzuconym w twarz światu, że Rosja się nie boi i nie cofnie się przed niczym. Może sobie Putin pozwolić na tego rodzaju działania tylko dlatego, że nie ma jedności Zachodu, że nie ma zdecydowanego, wyliczonego strategicznie poparcia militarnego, materialnego dla walczącej Ukrainy. Ukraina może przegrać ten konflikt, ale przegra go tylko wtedy, gdyby w Stanach Zjednoczonych uznano, że to się opłaca. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Kłaniam się nisko, a już za chwilę w naszej stacji Flash Informacyjny Republika Teraz.